Nazywam się Kornelia Zgorzelak, a to jest Lena Duszyk, nasza szefowa naszego projektu Niewidzialni, który został stworzony w celu Olimpiady Zwolnień z Teorii. Nasz projekt opiera się głównie o tematyce zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Ta wystawa właśnie jest jednym z działań naszego projektu. Mamy ich sporo i szczerze mówiąc nie sądziliśmy, że wyjdziemy z naszymi działaniami aż na taką skalę. Ta wystawa poświęcona jest zdrowiu psychicznemu, tak jak cały nasz projekt Niewidzialni. Wszystkie prace, które tu zobaczycie, są stworzone przez uczniów Zespołu Szkół Plastycznych imienia Józefa Brandta. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że przybyliście w tak licznym gronie, bo jeszcze parę miesięcy temu nie spodziewaliśmy się, że wszystko, co zaplanujemy, nam się uda. Bo mieliśmy naprawdę masę pomysłów i jestem bardzo zadowolona, że kolejny pomysł z karteczki samoprzylepnej, którą przyklejaliśmy na ścianę, się udał. Wspaniała młodzież podjęła się takiego zadania, za które właściwie odpowiadają dorośli. Być może wśród nich są przyszli specjaliści, psycholodzy, może psychiatrzy, może lekarze, neurolodzy, którzy zajmą się tymi także ważnymi problemami dla naszej współczesnej młodzieży. Serdecznie zapraszamy na tę wystawę. Jest ona otwarta od 2 do 19 lutego. Wstęp jest darmowy w godzinach pracy resursy.